Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam w ekranu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktor. Spore zamieszanie na prawicy. Coraz częściej i głośniej mówi się o tym, że potencjalnie wcześniejsze wybory mogą mieć miejsce. Zresztą wczoraj Jarosław Kaczyński dość nieoczekiwanie zwołał obrady Prezydium Komitetu Politycznego PiS. No i powodem podobno tarcia między koalicjantami w obozie władzy. Ewidentny bunt, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę w kontekście Funduszu Odbudowy, ale jak się okazuje także w kwestii OFE. Porozumienie Jarosława Gowina, no tam już podobno Jarosław Kaczyński w ogóle z Jarosławem Gowinem rozmawiać nie chce. I zadam to pytanie, które pada także w polityce. Czy opozycja jest przygotowana na wcześniejsze wybory i potencjalnie, czy według pana takie wcześniejsze wybory mogą mieć miejsce? Zacznijmy od tego, że opozycja musi być przygotowana na wcześniejsze wybory. Ja jestem absolutnie przekonany, że jeżeli ten scenariusz będzie coraz bardziej prawdopodobny, a zwłaszcza jeżeli taka data wyborów by padła, to wtedy ten scenariusz po stronie opozycyjnej bardzo, bardzo przyspieszy. Dlatego, że do tej pory opozycja funkcjonowała jednak w kalendarzu normalnym, że wybory będą za 2 lata i w związku z tym sporo widać po stronie opozycyjnej konkurowania. Ja bym sobie życzył znacznie więcej współpracy. Jestem przekonany, że jeżeli będą wcześniejsze wybory, opozycja się wykaże tutaj dojrzałością i szybciej dojdzie do porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to jest prawdopodobne, wszyscy obserwujemy, co się dzieje na prawicy. Tych tarć jest bardzo, bardzo dużo. Więc ten scenariusz oczywiście jest prawdopodobny, chociaż ja jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński nie będzie chciał oddać władzy i będzie starał się rządzić do samego końca, nawet jeżeli Zjednoczona Prawica będzie powoli gnić. No właśnie, pytanie, jakie kroki podjąć tutaj można i czy opozycja będzie w stanie mówić jednym głosem, bo tutaj w polityce, jeżeli chodzi o tą analizę potencjalną wcześniejszych wyborów, pojawia się taki wątek związany z faktem, że z jednej strony opozycja mówi, że każdy dzień, w którym rządzi PiS, to niestety niszczenie Polski w każdej możliwej dziedzinie, o czym przekonujemy się od już 5 lat. No a z drugiej strony potencjalnie chociażby jest taka lewica, która może powiedzieć, że może dojść do wniosku, że wcześniejsze wybory niekoniecznie im odpowiadają i są im na rękę, że już lepiej poczekać te 2 lata. Nikt odpowiedzialny nie może w ten sposób kalkulować, dlatego że każdy kolejny dzień rządów PiS-u jest po prostu szkodliwy dla Polski. To po pierwsze. Po drugie, takie kalkulacje zawsze się mszczą, bo za 2 lata sytuacja może być paradoksalnie lepsza. Dzisiaj PiS jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ niesłychanie chaotycznie zarządza pandemią. Spodziewana jest recesja gospodarcza, natomiast za 2 lata sytuacja może być zupełnie inna. W związku z tym tego typu kalkulacje byłyby po prostu niedojrzałe. Ja jestem przekonany, że nie ma innego scenariusza jak porozumienie opozycji, bo przecież już dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie ma takiej sytuacji, czy nie ma takiej możliwości, żeby jedna partia opozycyjna mogła rządzić, bo wszyscy patrzą na sondaże, one są jednak jakimś odzwierciedleniem rzeczywistości. W związku z tym wiadomo, że i tak będzie konieczne porozumienie, wiadomo, że i tak będzie konieczny koalicyjny rząd. W związku z tym w moim poczuciu lepiej rozmawiać już teraz, zwłaszcza, że tych programowych różnic wcale nie jest aż tak dużo. A potencjalnie wyobraża pan sobie rozmowy i współpracę z Szymonem Hołownią? No bo nie da się ukryć, że jeżeli chodzi właśnie o wspomniane przez pana sondaże, no to ewidentnie Polska 2050 Szymona Hołowni wybija się tutaj na lidera opozycyjnego. Oczywiście, że wyobrażam sobie porozumienie z partią Szymona Hołowni. Oczywiście, że też nie sprzyja temu podkupowanie posłów, dlatego że to zawsze budzi mnóstwo kontrowersji. Ja zawsze mówię swoim koleżankom i kolegom, że oczekiwania były takie, myślę, że też po stronie naszego elektoratu, że nowa partia opozycyjna będzie raczej szukać nowych liderów, że raczej będzie szukać rozszerzenia elektoratu opozycyjnego, a nie, że będzie się przede wszystkim skupiać na tym, żeby podbierać posłów czy posłanki z innych partii opozycyjnych. Ale ja jestem absolutnie przekonany, że mimo tego, że dzisiaj ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda, mimo niektórych złośliwości na Twitterze, że jednak jesteśmy poważnymi politykami i na pewno takim politykiem jest Szymon Hołownia i że będziemy się mogli porozumieć. Zwłaszcza, że jeżeli rozmawiamy o tym, jak ma wyglądać demokratyczna Polska, silne instytucje, jak ma wyglądać polityka europejska, polityka zagraniczna, tutaj jest zrozumienie i w sumie nie widzę tutaj wielu różnic. W związku z tym absolutnie jestem przekonany, że takie porozumienie jest możliwe.
A jak się ma do tego, jak to się wpisuje potencjalnie takie scenariusze, na przykład wcześniejszych wyborów, ruch Wspólnej Polski? Czy myśli pan o tym, żeby jednak zaktywizować ten ruch i żeby dużo się zadziało także w kontekście na przykład wcześniejszych wyborów? Ja od samego początku mówiłem, że działania ruchu przede wszystkim mają się skoncentrować w tej pierwszej fazie na konsolidacji współpracy samorządów. Koncentrowaliśmy się również na kwestiach epidemii, bo wydawaliśmy wspólne stanowiska a propos epidemii, a propos obostrzeń, a propos również szczepionek. Podejmowaliśmy akcje w Unii Europejskiej, żeby pokazać, że samorządowcy zupełnie inaczej myślą o unijnym budżecie. Natomiast mówiłem o tym, że w momencie, kiedy zelżeje epidemia, my będziemy gotowi do kolejnych działań. I takie oczywiście będziemy w przeciągu kolejnych miesięcy podejmować. Jeżeli się okaże, że będą przyspieszone wybory, my musimy wykorzystać tę energię ludzi, którzy wspierali nas w kampanii wyborczej, bo nie wszyscy oni chcieli się zapisywać do partii, czy nie wszyscy oni utożsamiali się w 100% z jakąkolwiek partią opozycyjną, a jednak wsparli moją kandydaturę. W związku z tym tę energię na pewno... Ruch miał również pomóc w zdobyciu tych instrumentów, których dzisiaj opozycja nie ma, czyli przede wszystkim dobrej diagnozy potrzeb Polek i Polaków, dotarciu do tych miejsc, które są bardzo trudne dla wszystkich, również dla Szymona Hołowni. I to oczywiście wszystko będziemy robić. Zarówno w tym scenariuszu dwuletnim, kiedy mamy więcej czasu i kiedy będzie można się jeszcze lepiej przygotować do wyborów, natomiast również w tym scenariuszu przyspieszonych wyborów, bo wtedy absolutnie wszystkie ręce muszą iść na pokład. Wszyscy musimy ze swoich pozycji wspierać opozycję tak, żeby ona mogła wygrać wybory parlamentarne. Wszystkie ręce na pokład, jak się okazuje, nie wystarczą, bo w przypadku wyborów prezydenckich ta minimalna różnica między panem a Andrzejem Dudą była i jak się okazuje, pojawiają się takie głosy, zresztą pan także domaga się wyjaśnień w tej sprawie, że wystarczy wsparcie Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę, jak się okazuje, nas wszystkich, żeby to poparcie jednak było po stronie, w tamtym przypadku, Andrzeja Dudy. No, dysproporcja środków była nieprawdopodobna, dlatego że my wydaliśmy, z tego co pamiętam, 9 milionów złotych na kampanię. Natomiast druga strona miała do dyspozycji choćby tak zwane państwowe media za miliardy. Że kampania była wspierana, tak jak donoszą media, z bardzo wielu innych źródeł państwowych, które powinny być całkowicie neutralne. No więc jeżeli rzeczywiście było tak, jak donosi prasa, i to trzeba absolutnie wyjaśnić, że kolejne miliony, dziesiątki milionów, a może setki milionów złotych szły na kampanię, no to oczywiście przy tak olbrzymich pieniądzach ta rywalizacja nigdy nie była równa. Natomiast ja jestem przekonany, że mimo tego braku równości, dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Dzisiaj Polacy już widzą całkowicie bez tutaj żadnych wątpliwości, że rząd nie poradził sobie z epidemią. Bo ile ta pierwsza fala epidemii rok temu mógł rząd być do tego w pełni nieprzygotowany, bo ona zaskoczyła wszystkich. Tak później ten czas został całkowicie zmarnowany. Rząd się nie przygotowywał do drugiej fali epidemii, tylko próbował zorganizować przyspieszone wybory. Ja pamiętam dokładnie, co politycy PiSu mówili w maju, w czerwcu zeszłego roku, że wszystko jest bezpieczne, że już się uporali z epidemią. Nawet w tych ostatnich miesiącach marnowali czas. I dlatego właśnie Polacy w tym momencie na pewno będą podejmowali inne decyzje. I myślę, że nawet przy tej dysproporcji środków to już nie wystarczy, chociaż oczywiście skandalicznym jest to, że pieniądze publiczne są wykorzystywane do wsparcia jednej partii. I to musi być wyjaśniane. A propos pandemii, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o punkty szczepień i o szczepienia w Warszawie? Ja za dosłownie 2 godziny jadę na stadion Legii, gdzie ma być otwarty ten masowy punkt szczepień. Będę o tym dokładnie mówił. Problem polega na tym, że znowu mieliśmy nieprawdopodobny chaos. Dlatego, że rządzący najpierw się zwrócili do samorządowców: pomóżcie, zorganizujcie masowe punkty szczepień, czym więcej, tym lepiej. I myśmy to wzięli za dobrą monetę. Nie chcieliśmy się tutaj z rządem ścigać, nie chcieliśmy go krytykować. Chcieliśmy po prostu pomóc, unieść się ponad ten dzisiejszy spór polityczny, bo
też te ostatnie tygodnie spędzone w szpitalu i później w domu skłaniają do refleksji, że czasami warto się unosić poza ten zwykły spór polityczny, że warto zaproponować zmianę, że warto się skupić na tym, co najważniejsze. I tak też postąpiliśmy. Przygotowaliśmy w Warszawie, inni samorządowcy dokładnie postąpili tak samo, 13 punktów masowych szczepień. Zatrudnialiśmy personel, kupowaliśmy sprzęt, między innymi lodówki, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową, żeby zapisywać ludzi. Byliśmy gotowi, żeby szczepić 80 tysięcy warszawianek i warszawiaków tygodniowo. I co się okazało? Nagle z konferencji prasowej, z jednego slajdu, dowiadujemy się, że pan premier planuje otwarcie tylko jednego punktu 19 kwietnia, że cały program jest opóźniony, nikt z nami nie rozmawia. Ja proponuję spotkanie ministrowi zdrowia, on mówi, że nie ma na to czasu. I do dzisiaj nie wiemy dokładnie, mimo że trwają dyskusje, czy tych punktów będą 3 czy 4, czy będziemy mogli szczepić 15, 20 tysięcy warszawiaków, bo rządzący po prostu nie są w stanie obiecać, ile dostarczą szczepionek. I tak to wygląda. Nie ma prawdziwego traktowania się po partnersku. Dowiadujemy się w ostatniej chwili o decyzjach, tak jak kiedyś o zamykaniu cmentarzy czy otwieraniu żłobków i przedszkoli. No tak to nie powinno wyglądać. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych godzin, dni będziemy mogli podać już dokładne informacje i że rządzący tym razem zapewnią określoną liczbę szczepionek. No taką mamy nadzieję, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to szczepienie na ten moment wygląda, otwiera się na wszystkich i wszyscy dosłownie, którzy skończyli 18 rok życia, zapisać się będą mogli na szczepienie właśnie. I mam nadzieję, że tutaj rząd konsekwentnie będzie działał, żeby to się udało. Jak pan ocenia, panie prezydencie, to co dzieje... Tak, tak, tak. Powiem tylko jedną rzecz, bo to też pokazuje, że nie ma strategii i nie ma planu. Wszyscy pamiętamy, że kilka miesięcy temu pan premier wyszedł i powiedział, będą strefy żółte, będą strefy czerwone. Wyglądało na to, że rząd zaczyna panować nad sytuacją. No i potem oczywiście się okazało, że nie ma żadnych stref, nie można niczego zaplanować. Decyzje są podejmowane z tygodnia na tydzień, zaskakiwani są przedsiębiorcy czy samorządy. Później było podobnie ze szczepionkami. Pamięta pani, jak rząd mówił, że będą grupy zaszeregowania, że najpierw szczepimy seniorów, potem szczepimy, najpierw lekarzy i personel, potem seniorów, później ludzi z chorobami współistniejącymi, potem służby mundurowe, potem urzędników, którzy są na pierwszej linii. Wyglądało na to, że jest plan. I nagle to się wszystko rozleciało. Nie ma. Dzisiaj jest olbrzymi chaos. Właściwie wszyscy się będą mogli zapisywać zgodnie z datą urodzenia. Jest wiele osób, nawet w moim wieku, które się już zaszczepiły, mimo że nie zaszczepieni są wszyscy seniorzy czy wszyscy z chorobami współistniejącymi. Znowu totalny bałagan. Bardzo trudno się w tym połapać. Absolutnie się tutaj zgadzam, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o zamrażanie, rozmrażanie kolejnych firm, przedsiębiorstw, branż i tak dalej, cały czas jest dość chaotyczne i dzisiaj mamy poznać kolejne informacje w tej sprawie i za chwilę może się okazać, że od poniedziałku znów można iść do fryzjera, więc te decyzje są absolutnie dość chaotycznie podejmowane i zobaczymy też, myślę, rodzice czekają, co dalej ze szkołami, czy uczniowie wrócą do szkół, kiedy to potencjalnie nastąpi, ale zostawiając ten wątek, ja chciałam zapytać pana o to, co się dzieje w związku z polskim sądownictwem i z Igorem Tuleją, bo dzisiaj Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma się zająć sprawą Igora Tulei i bardzo możliwe, że okaże się, że zostanie siłą doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Spodziewa się pan takiej, a nie innej decyzji i potencjalnie jak pan ocenia to, co się dzieje i co cały czas ma miejsce w naszym kraju, jeżeli chodzi o traktowanie na przykład sędziów? To jest absolutnie niebywałe, dlatego że ja przypominam, już chyba wszyscy o tym zapomnieli, co kiedyś mówili politycy PiSu. Politycy PiSu mówili o tym, że robią to wszystko po to, żeby przyspieszyć pracę sądów, żeby sądy były w pełni niezależne i w pełni efektywne. I mało kto chyba krytykowałby sam zamysł zwiększenia efektywności pracy sądów. I myślę, że też dlatego bardzo wiele Polek i Polaków się na to nabrało, że rzeczywiście PiSowi o to chodzi. Po czym okazało się, że chodzi tylko i wyłącznie o upolitycznienie sądów, PiSowi, dokładnie tak samo jak upolitycznienie prokuratury. I dzisiaj mamy do czynienia ze skandalicznymi zachowaniami, z próbą upolitycznienia sądów, z próbą wydawania poleceń, z próbą przede wszystkim ukarania takich sędziów, którzy zachowują się w sposób niezależny. Mamy do czynienia z upolitycznioną Izbą Dyscyplinarną, która się zachowuje, czy próbuje się zachować w bardzo wielu przypadkach podług wskazówek politycznych. Unia Europejska
Europejska jasno to wskazuje. Niezależne czynniki o tym mówią, bo to nie jest tylko i wyłącznie opinia opozycji. Są orzeczenia Trybunału Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a rząd sobie niczego z tego nie robi. Próbuje dalej dociskać śrubę, tak żeby pokazać innym sędziom, jeżeli będziesz niezależny, jeżeli będziesz niepokorny, no to może cię spotkać tego typu sankcje. Ja mam nadzieję, że PiS się 2-3 razy zastanowi, zanim zacznie usuwać sędziów, zwłaszcza, że potem przecież niezależne sądy czy sąd pracy potwierdzają ich prawo do orzekania. To jest naprawdę bardzo niebezpieczna gra, dlatego że ona doprowadza do tego, że znowu mamy chaos, że mamy podważanie zaufania do sędziów i to się może wszystko bardzo, ale to bardzo źle skończyć. Na szczęście sądy są jeszcze w Polsce niezależne, co zresztą widać w bardzo wielu orzeczeniach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Zdrowia oczywiście życzę. Przypominam, że Rafał Trzaskowski był razem z nami. Fonet Rano. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu bardzo. Wiemy, jak podstępny jest ten wirus, także uważajcie Państwo bardzo na siebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.